Siemaneczko, niedziela, 20 godzina, zaczynamy. Tak, tak, u 20, bo już widzę, że tutaj się Mirosław biegli. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam Siema Bonin. Dzisiaj pokażę wam wyjazd zeszłego tygodnia. Pierwszy wyjazd z Kramblerem, to co mieliście okazję zobaczyć w bardzo, bardzo dużym skrócie w klipie, który był umieszczony w tym tygodniu. Taki krótki tam dwuminutowy teledysk. Dzisiaj zobaczymy sobie cały materiał z tego. Witam pozostałych. Śmiało, tak jak zawsze, meldujcie się tutaj wszyscy po kolei na czacie. Kto jest, skąd jest i tak dalej. No i co, przechodzimy do naszego materiału. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to śmiało ładujcie tam na czacie. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli nie ja, to tutaj na pewno ktoś z chłopaków z Watachy odpowie. Siema Kondziu, witamy. Powoli watachowcy też się pojawiają, także na pewno będą tutaj osoby, które chętnie odpowiedzą na wasze pytania. Które od wódki? Bo od wódki jest wielu, więc nie wiem, o którego chodzi, musisz sprecyzować, albo chociaż powiedzieć, na jakim kładzie jeździ, albo czy ma brodę i wąsy. Było warto! O, Bonin zaczyna od razu pytania, czemu zmieniłeś kłada. Słuchaj, jaka to zmiana? Jadę! Ten sam kład. Scrambler to Scrambler, jedynie parę koni więcej. Trochę więcej mocy w kierownicy dzięki wspomaganiu i trochę szybsza jazda dzięki zawieszeniu. Pozycja musi być! Natomiast to jest dalej Scrambler, więc nic nie zmieniłem. Dalej mam mojego ukochanego Polarka, tylko w topowej, lepszej wersji. Kondziu, nagrałeś? Ten co ma najlepszą mimo Polarisa 1000. O Grzesiu, pewnie o Grzesia chodzi. Nie wiem, gdzie jest Grzesiu. Może w garażu, dubię swojego kłada, może kurde szykuję sobie drinka. Nie mam pojęcia, zobaczymy czy się odezwie, w sumie na pewno się Grzesiu nie odezwie, bo Grzesiu nie umie tu pisać na czacie, będę musiał mu zrobić lekcję. Siema Rafał, ostatnio się Grzesiu skarżył, że pisze, a u nas nic nie widać i okazało się, że pisał nie tu. Ale spoko, no, taki live. Tak to wszystko wygląda. Uwaga Konrad! Słuchajcie, początek wyjazdu. I oczywiście co, Karolek, proszę bardzo, już się tu popisuje kanałem na Mega Mayhemach. No ale ma do tego prawo, bo rzeczywiście ten jego tysiączek na tych oponach robi robotę. Radziu, tutaj pomaga. Radziu wyciąga Patryka. Generalnie jak widzieliście, większość kładów tu przeleciała. Patryk tylko ciut za wolno, albo, bo nie zwróciłem uwagi na początku tego filmu, gadając z wami, albo po prostu wjechał w kolejne po kimś. A niestety tak się nie robi w takich miejscach. Zamiast wpadać w kolejny po kimś, to lepiej pojechać kawałek z boku nowym śladem i bez problemu się przebić. No ale już tu na szczęście się wygrywuje. Yamahowcy sobie pomagają. Siema Kamil. Nie widzę jeszcze Kamilka z Bornego. Mam nadzieję, że się niebawem pojawi. O, zobaczcie jak pięknie wyjazd na kole. Teraz zobaczymy, czy Radziu też na kole wyjedzie. No tak trochę słabiej, ale teraz zobaczmy Patryka, ma chłop potencjał, no zobaczcie to, ostro pionowo do góry, teraz skramblerek, lekko koła w górę, ale jeszcze delikatnie, bo to w końcu wyciera. Ale idzie na koło, kurwa! To są dopiero jakieś tam naprawdę pierwsze kilometry, bo no, dzień wcześniej tak również to takie małe dotarcie. Po łące z córką jeździłem, no i teraz tutaj trochę na dojazdówkach. Mruga? Więc jeszcze cały czas się z nim pieszczę, szczypię, zresztą zobaczcie sami. Będzie to widać, że jeszcze na początku trochę ten gaz odpuszczam, no i oczywiście co dzięki temu osiągam, no to, że jestem zakopany. No dawaj! Pytanie, czy jest Gryźlak 1000? Nie ma czegoś takiego jak Gryźlak 1000. Jest Gryźlak, który ma oznaczenie 700, ale nawet w tych modelach 2.19 ta pojemność jest poniżej 700, jest chyba tam 680 parę centymetrów. Więc nawet pełnej 700 nie ma i to jest najmocniejszy silnik Yamaszki na ten moment. No i mamy dojazd, słuchajcie. Kondzik, w czasie jazdy oglądasz to, gdzie ty jedziesz? Ty, chyba żebyś wypadku zaraz jakiegoś tam nie zrobił. Ostrożnie z tym, ale fajnie, że oglądasz w czasie jazdy.
tu jest pierwsza miejscóweczka, pierwsze błoto. Od razu poleciałem sobie na drugą stronę po to, żeby mieć dobre miejsce do nagrywania. Zaraz jeszcze kawałeczek tu mamy do jazdówki, taką wyprutą przez terenówkę kolejną. I zaraz zobaczycie, co tam się będzie działo na tym pierwszym. No bo ja nie powiedziałem, że nie ma różnicy. Różnica jest, dlatego zmieniałem. Generalnie nadszedł taki moment, że zapragnąłem jeszcze więcej mocy. A przy okazji trochę ułatwień właśnie w formie tego wspomagania kierownicy i lepszego zawieszenia. Także to tylko i wyłącznie wynika z tego. No i mamy pierwszego zawodnika. Zobaczcie. Kingquad. Można powiedzieć, że w dwóch miejscach musiał zejść Marcin, pomóc sobie. I jest już na drugiej stronie, proszę bardzo. Leci kolejna jamaszka. Zobaczmy, jak sobie Patryk poradzi. Stoi. Ale na razie dopiero pierwszy raz stoi. Zobaczymy, jeżeli mu się teraz uda wypchnąć, pada i ruszyć. To jest szansa, że przejedzie to szybciej. Nie szybciej, ale lepiej niż Marcin. Zobaczymy. Walczy. No właśnie, coś chyba ta nazwa nie do końca zobowiązująca, bo nie przejechał o własnych siłach. Dobra, mamy Patryka, wyciąganie. Oj, zobaczcie, wsiądzie i pojedzie. Nie. Niestety. Za bardzo tam jest naprute. No teraz już ten kład powinien mu wyskoczyć. Marcel się pyta, co lepsze, Grizzly czy Polaris. A ja ci odpowiem, a to zależy do czego. Jak chcesz kłada w błoto topić, to oczywiście, że Grizzly lżejszy jest. Tu proszę bardzo, kolejny gryźlaczek jedzie Radziu. Zobaczymy, na tym Radziu zajedzie. To jest bardzo ładnie, zobaczcie. I patrzcie, jak pięknie. A, pod koniec. Do ciężkiego terenu gryźlak. Oczywiście, że gryźlak jest dużo lżejszy. Oto mamy Karola w Kanamę. Zobaczcie, co się dzieje. Prawą stroną wyprzedza Radzia. Przejechał wszystko. To jest to. 1000 na Mega Mayhemie. Radziu tutaj walczy ze swoim niedźwiadkiem, gryźlaczkiem. Marcin mu pomaga i zaraz będzie na drugiej stronie. Proszę bardzo. Kolejny zawodnik, kolejna Yamaha. No i co? I to samo miejsce, gdzie wszyscy. Białe Kymko gdzieś zaginęło. Ale zobaczcie. Gryźlaczek, dwie osoby go lekko pociągnęły, co cyk, gaz, dziękuję. I zaraz będzie na drugiej stronie. No jeszcze z to mały problem z wyjazdem. I mamy kolejnego Kingquada w stawce. Maciuś, zobaczcie, dupką pomachał. No i tutaj już raczej mu się nie uda. Bo tam za bardzo mu Yamahowcy na kopanie, ale zobaczcie, cyk. I zaraz będzie na górze. I czekamy, następny będzie prawdopodobnie kończył. Kolejna Yamaszka Grizzly. Bardzo ciekawy zestaw. Dlatego, że Konrad ma w swojej Yamaszce nie dość, że opony Mega Mayhem, to jeszcze wszystkie cztery opony mają identyczną szerokość, jak macie do Konrada w akcji. Z przodu ma takiej samej szerokości opony jak z tyłu. No i zobaczcie, kurde, jak to jedzie. Bez zapiętej blokady przodu. Konrad dojechał do samego końca. Tak naprawdę bez niczyjego pomagania, zobaczcie to. Tutaj próbuje się teraz wydostać. Ale cały czas siedzi na kładzie. Cały czas na kołach. Pewnie mu zgasł. Dobra, i zobaczcie bokiem.
Patrzcie, co się dzieje. Cyk, wyjechał. Czyli taka ciekawostka z tej dziury. Teraz jadę ja tam powalczyć z tym miejscem. Zaraz sobie zobaczycie, ja muszę pojechać w koło, bo oczywiście jadę ostatni, więc muszę tam zawrócić. Natomiast taka ciekawostka, siema Mariusz. Słuchajcie, na kołach tą przeszkodę pokonały tylko dwa kłady. Can-Am i Yamaha. I co ciekawe, obydwa te kłady mają założone opony Mega Mike'em. Także to tyle w kwestii porównywania opon. Tu macie teraz mój pierwszy przejazd na Vibrach. Myślałem, że dobrze wybrałem sobie tory jazdy, natomiast niestety tutaj lewa strona spada mi z kolejnej. No to już jest tak naprawdę w tym momencie dupa. Pierwsze zakopanie. Jak zaraz zresztą zobaczycie w tej dziurze, moim tysiącem jestem mistrzem, jeśli chodzi o ilość zakopań w tym jednym miejscu i przepychania kłada. No ale też, no co, muszę się przyznać do tego szczerze, że pieściłem się z nim, nie cisnąłem go wcale do końca, delikatnie z gazem i tak dalej, żeby się tam ten pasek jeszcze cały czas docierał. Rafał się pyta, czy Vibry było to średnio. Wiesz co, Rafał, za wcześnie jest, żeby o tym mówić, bo to nie była taka jazda w pełni, że tak powiem, w moim wykonaniu, na pełnym gazie. Ja jeżdżąc tak jak zawsze wcześniej jeździłem 850, więc jeszcze myślę, że teraz kolejny wyjazd, jak już pojedziemy w jakieś błoto, to już będą konkretne testy, bo wczoraj jeszcze latałem, wczoraj było jeszcze jedno docieranko i myślę, że na tym docieranie paska zakończę, dlatego że już ma pełną moc, już naprawdę jedzie bardzo fajnie. Wydaje mi się, że ten pasek już popracował na reduktorze i na szybkich biegach, więc teraz już będzie pełen but i zobaczymy w tym błocie. Natomiast no co, na pewno nie będą to Mega Mayhemy, to już wam mogę powiedzieć tyle. Zresztą na tym wczorajszym wyjeździe całkiem nieźle sobie te oponki moje radziły, więc wczoraj akurat nie mogłem na nie narzekać. Natomiast wiesz co, Rafał, teraz trochę się to zmieni. Niebawem ruszymy na takie bardziej cross country przeprawowe wyjazdy, więc będzie trochę więcej górek, trochę więcej jakichś tam przeszkód innych niż tylko błoto. Więc na pewno to się trochę na filmach zmieni. Natomiast na ten moment rzeczywiście tak, błotniaki. Natomiast na pewno polecimy w kilka dobrych miejsc, gdzie są górki, podjazdy, bo chcemy też się poszkolić trochę trawersy, trochę wjeżdżania, zjeżdżania. Jak widzicie, mocno tu wpadłem. Że jest głęboko, świadczy o tym chociażby to, że tutaj z lewej strony, jak siadałem z tego kłada, to chciałem nogę postawić, zaprzeć się, to mi noga wisiała w powietrzu, więc tam spokojnie było do pasa. Jak widzicie, po bokach płytko, gaczka miała do kostek. Natomiast jak się trafi w kolejne po autach terenowych, które też tu jeżdżą, no to robi się straszna dupa wtedy. Zobaczcie, tutaj kawałek podjeżdżam i za chwilę znowu kolejna. Dziękuję. Znowu już wiszę na brzuszku. Nie obejdzie się bez pchania kłada, czyli już druga wtopa. To co wam mówiłem, dostałem tutaj puchar, koronę, zresztą zaraz zobaczycie drugi filmik z drugiej kamery, będzie można słychać, jak moi przyjaciele z Watachy, jak tam ze mnie koledzy łacha ciągną. Wszystko się pięknie nagrało, więc mam na nich dowody. No i zobaczcie, tutaj drugi raz jest walka, przepychanie. Ruszył, ja tu na niego wsiądę, natomiast zupełnie bez sensu, bez celowo. Dopiero mnie teraz tam radził popycha. Z wielkim bólem zbliżam się do końca. I zaraz będziemy. No i tutaj już spoko, takie wyjazdy dla Polarisa, to jest kilku, więc już jestem na drugiej stronie. Teraz zobaczymy sobie to z drugiej kamery, a w międzyczasie odniosę się do tego, co pisze Łukasz. Wiesz co, na tym wyjeździe będzie już trochę skakania przez rowy, trochę podnoszenia kładu gdzieś tam w powietrze. A tak jak mówię, no, będziemy powoli ruszali w kierunku miejsc takich, które są gdzieś tam, są górki, są podjazdy, są trawersy, także na pewno będzie tego na filmach więcej. Pogoda się bardzo mocno poprawia, to znaczy też, że po powrocie z Rumunii zacznę zabierać na wyjazd już ze sobą drona, bo też się ukrywam, że
Jak jest doba niepogoda, czy mgła, czy cokolwiek, to ja tego drona nie biorę, bo nie ma sensu nagrywać czegokolwiek robić. Nic, bym go jutro wystawił. Bo to i tak nic nam nie da tak naprawdę. Nowy niejechany, czekaj. Bo te ujęcia nie będą ani fajne, ani jakieś malownicze, a dodatkowo ja zawsze robiąc te ujęcia latam dosyć ryzykownie, pomimo tego, że już parę razy drona rozwaliłem, to wypuść do tego nowego jeszcze nie, natomiast poprzedniego. No to niestety, jak się chce mieć fajne ujęcie, to trzeba trochę przyryzykować, więc gdzieś między jakimiś drzewami czy coś. Wczoraj na wyjeździe tak naprawdę dla jednego ujęcia z góry startowałem między koronami drzew, bo nie było wolnej przestrzeni. Powiem wam, co chwilę tam czujniki przeszkód pikały. Mokro miałem w gaciach. Ale generalnie no wtedy takie ujęcia mają sens i są fajne, nie? Więc tak to wygląda. Też tu brama otwarta, nie? Rafał się pyta, czy zmieniam wydech w skramblerze. Wiesz co, Rafał? Nie. Chłopaki z centrum ATV mnie namawiają. Mówią, że jeżeli zdejmę ten końcowy gumik, to tam około 4-5 koni moc mi podskoczy. Siema Waldemar. Więc generalnie moc by mi podskoczyła, natomiast nie, stanowczo nie. Dlatego, że ten kład jest teraz genialny. On jest tak cichy. To jest pierwszy, jedyny kład, jaki miał do tej pory jechałem. O właśnie, ruszam tam, zaraz zobaczycie mnie, bagnie dalszą część. Natomiast do czego zmierzam z tym tłumikiem? Ten kład jest tak cichy, że to jest pierwszy kład, którym jadąc po ulicy słyszę, jak mi szumią opony. Słyszę dużo innych odgłosów, których normalnie nie słyszałem. Generalnie jest to zajebiste. Jest tak fajnie cicho, że na ten moment na pewno nie zdejmę tego tłumika. Mocy mi na dzień dzisiejszy wystarcza. To jest pierwszy argument. Drugi argument, ale ten drugi argument właściwie jest pierwszym argumentem, to jest po prostu tak fajnie, tak cichy ten kład, że się zajebiście przyjemnie nim jeździ. A nie ukrywam, że wyrosłem już z czasów turczących tłumików, wchodziłem gdzieś w samochody i tam się montowało. W Corvecie kiedyś miałem wydechy Borli, w Mustangu miałem Magna Flowy. Jakieś tam przeloty w innych samochodach i generalnie będą teraz na tych górzach kładę moją głośne wydechy. Mistrzem głośnego wydechu jest chociażby Kamil Bordego. Wczoraj właśnie w sobotę jeździł ze mną nowy kolega Renegade 500. To samo, no kurwa, powiem wam, ten wydech był tak głośny, że ja stojąc 20 metrów od niego nagrywając go miałem dosyć. Nie wyobrażam sobie, jak można na tym cały dzień spędzić w terenie. Włoski, jak widzicie, siwieją. Starość, nie radość, więc na razie na 1000% nie dotykam wydechu, bo jest po prostu genialnie. Chociaż nie ukrywam, jara mnie strasznie, bardzo mi się podobają skramblery w wersji amerykańskiej z podwójnymi wydechami. Natomiast jest on dużo głośniejszy, więc na ten moment na pewno nic nie będę kombinował z wydechem. Za jakiś czas, jak zacznie mi brakować mocy w kładzie, to będzie pewnie fajny argument do tego, żeby ten wydech zdjąć. Te parę koni przybędzie i przy okazji zmieni się dźwięk tego kłada. No tak, to co Rafał pisze, no wygląd jest bardzo średni, natomiast kurde, z drugiej strony wiesz co, to jest kład przeprawowy. Nie będę chyba się, tak, że tak powiem, aż tak brędzlował z wyglądem tego kłada, z tym wydechem. Do tego się da przyzwyczaić, jak się na niego opatrzy, napatrzy. A tak jak mówię, te walory dźwiękowe są po prostu na tyle mocnym argumentem, że na pewno na razie nie będę ściągał tego tłumika, ale wiecie jak to jest. Może być jedna impreza, coś mnie walnie i go zdejmę. Natomiast na razie, tak jak mówię, cisza, jeszcze raz cisza, wszystko fajnie słychać. Tu widzicie jak tam ostro, jak tam było głęboko, jak te koła mi zawisły, że mamy problem, żeby w ogóle tego kłada ruszyć w którąkolwiek stronę. Już się udało. Tam widzicie, Radek stał prawie do pasa w tej kolejnie. Miał problem, żeby wyjść z tego. No i zaraz na kawałek ruszę, ale zaraz się skończy. W międzyczasie jeszcze Boni się pytał o utopionego drona. Wiesz co, tamtego utopionego drona w zeszłym roku udało się tam uratować serwis. Ogarnął sprawę bardzo sprawnie i naprawdę niedrogo, bo to wszystko się zakończyło chyba kwotą 300 czy 400 zł za przegląd tego drona. Natomiast ja w ogóle w zeszłym roku zmieniłem drona. Lukas, liter nie pomaga! Gdzieś tam chyba koło września czy października, we wrześniu chyba bardziej. Przesiadłem się na Mavica R, który jest
dużo mniejszy i nadaje się do wrzucenia w plecak. Rozłożenie tego drona wraz ze sterownikiem to są dosłownie 2 minuty, jestem gotowy do lotu, nie ma przykręcania śmigieł i takich innych rzeczy. Także naprawdę robi robotę ten dron. Karol, miałeś zmontować, że przyjechałeś. Wiesz co, Karol, tak tylko się odgrażałem. Generalnie naprawdę ja nie mam żadnego problemu, żadnych kompleksów z tym, żeby pokazywać na necie filmiki, w których gdzieś tam stoję zakopany, w których sobie nie radzę. Także nie było w ogóle takiej opcji, żebym ja to zmontował, że przyjadę. Zresztą cała zabawa tak naprawdę na tym polega, żeby próbować walczyć, pokonywać te przeszkody, jeżdżać, wyjeżdżać, zakopywać się. Tak naprawdę to, że nie przejadę, tego wiedziałem w momencie takim, w którym stałem z drugiej strony i nagrywałem chłopaków. I jak widziałem, że po kolei wszyscy stają, że przeszły tylko 2 sztuki na Mega Mayhemach, no to już doskonale wiedziałem, co mnie czeka. Ale to chodzi o to, że nawet wiedząc, że coś się nie uda, to ja po prostu lubię próbować, lubię takie próby podejmować. Wypociłem się, trochę się ubrudziłem, czułem zapach błota albo tej gnojówki, w której mi się tam taplamy. Natomiast najważniejsze było to, żeby spróbować, nie? Żeby nie być gościem takim, który powie, nie, dobra, wam się nie udało, to ja nie jadę. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo kiedyś jeszcze z czasu właśnie jak się bawiliśmy w auta wyścigowe, gdzieś tam wędliśmy się samochodami, kiedyś jeden z takich kolegów namawiany przez nas do tego, żeby się pościgać, do wzięcia udziału w wyścigu, mówi, ja się nie będę ścigał, bo nie mam pewności, że wygram. Nie? No nie, no to nie ma tak, że nie mam pewności, że przejadę, to nie wjeżdżam. No nie, właśnie odwrotnie. Nie mam pewności, że przejadę, to wjeżdżam i próbuję zrobić wszystko, żeby to przejechać. O, Bonin tu pisze bardzo słuszną uwagę odnośnie głośności wydechu jeszcze, bo to jest temat dzisiaj dosyć ciekawy. Czyli, że nie ma sensu zakładać głośnych wydechów, bo leśniczy szybciej nas usłyszy. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest też taka... Miejsca, w których my jeździmy, to są zazwyczaj miejsca, jakieś takie dzikie miejsca, gdzie ludzie pojawiają się rzadko. No więc tak jakby tamta zwierzyna też rzeczywiście, czy zwierzyna, czy ptaki czują się spokojnie, bezpiecznie. No i fakt, że te sportowe, przelotowe wydechy, czy jakby ich tam nie nazwać, to naprawdę bardzo mocno drą japę i straszą te zwierzęta i to wszystko. Więc też jest to jakimś tam rzeczywiście argumentem. Natomiast no, skłamałbym was, gdybym powiedział, że robię to tylko i wyłącznie ze względu na ptaszki, na jakieś tam sarenki czy dziki, które biegają w krzakach. Nie, no najważniejszym argumentem to jest moje samolubstwo, czyli po prostu ten mój komfort, cisza podczas jazdy. Paweł się pyta, jakie są dobre opony do Hondy TRX 350, bo jeździł na łysych. Wiesz co? Nie, ja wiem, powiem ci, dlatego że sporo osób pyta się, jakie opony. Wiesz co, każde opony mają swoje wady, mają swoje zalety. Ja na przykład mogę wam powiedzieć po 2 wyjazdach już o tych Viprach. Jeszcze cały czas ćwiczę te opony, cały czas się kłuczę. Natomiast powiem wam tak. Generalnie opona fajna, wydaje mi się, że będzie bardzo uniwersalna i na podjazdach sobie radzi i w płocie też nie jest najgorsza. Natomiast pierwsze spostrzeżenia są takie, że ja sobie raczej bardzo szybko na Viprach w zakrętach nie pojeżdżę. Czyli mam takie wrażenie, że przód nie do końca trzyma tak, jakbym tego chciał. Może to jest jeszcze kwestia ustawienia zawieszenia, może to jest jeszcze kwestia wyczucia kłada, bo na tym Foxie on jest zupełnie inny, ja też nie jadę na pełnej mocy na 100% tego, co jeździłem 850. Natomiast nie do końca chyba jest to opona taka, wydaje mi się, że jednak dużo łatwiejszy w prowadzeniu, mówię teraz o szybkiej jeździe gdzieś tam przez las, po jakichś szutach, po jakichś piaskach, to chyba mimo wszystko pitbull się fajniej prowadził. No tutaj z tym Viprem jeszcze, że tak powiem, za mało szybko latałem, natomiast generalnie takie mam mieszane uczucia. Ona będzie bardzo fajna terenowo, natomiast chyba nie pozwoli mi świrować sobie tak, jak to robiłem chociażby na Pitbullu czy na Moto Attacku, bo te 2 opony były świetne właśnie do jazdy, gdzieś tam szutry, żurzel, naprawdę były pod tym względem genialne, fajnie się prowadziło. Co my mamy tam dalej?
Łukasz pisze Maxi Zilla. No Zilki ma grzechu w swoim kładzie, nie narzekam. Zresztą chyba nie tylko grzechu, tam jeszcze ktoś z chłopaków jeździł na Zilkach. Nie wiem, czy czasem nie radził. Trzeba by zaraz podejrzeć gdzieś nazwiska jego kłada. Więc całkiem spoko opona, zwłaszcza w takie rewiry, jak my tu jeździmy. Wiesz co, Rafał, o tym pitbullu wszyscy mówią, że ciężki, natomiast ja tak jakby jeździłem na motoataku, który był ciężki i przesiadłem się na pitbulla, ja tej różnicy w wadze w ogóle nie odczułem i powiem ci, że bardzo mocno się zastanawiam, bo no jest ten pitbull ciężki, nie ukrywajmy, jest ciężką oponą, natomiast też jest fajną oponą, naprawdę mi bardzo mocno przypasował. I teraz tak sobie myślę, że skoro jeździłem 850 i nie było źle, no to teraz tym bardziej przy 1000 to chyba ten silnik sobie z tym pitbullem bez problemu poradzi i będzie można z tej opony naprawdę dużo wyciągnąć, także no zobaczymy, jeszcze cały czas jeżdżę, testuję, a decyzja musi w końcu zapaść, bo jedne z tych opon wtedy sprzedam, nie będę trzymał kompletów takich uniwersalnych opon, bo to bez sensu, wtedy wolę kupić sobie komplet błotniaczków. Marcin pisze, że będę pierwszym posiadaczem elektryka. Wiesz co? Myślę, że tak. Powiem wam, że generalnie w 2017 roku w Rumunii na Handelwurf miałem pierwszą styczność z crossem elektrycznym, którego tam Oliver, organizator, posiada. Powiem wam, genialny sprzęt. Naprawdę genialny sprzęt. Siadasz, po cichu jedziesz, możesz zapierdzielać w różnych miejscach. I w ogóle ciebie nie słychać, że tam jesteś, więc bardzo fajna sprawa. Druga rzecz, jeżeli wyjdzie kład, który będzie w stanie, a nie wiem, czy to jest takie proste, chociaż może jest, no nie wiem, nie znam się, nie jestem konstruktorem silników elektrycznych i tego typu sprzętu, natomiast jeżeli wyjdzie odpowiednik scramblera, który przyjedzie na akumulatorze w granicach 100 km, to na 100% będę miał takiego sprzęta, bo on będzie już genialnie cichy. Druga sprawa, odchodzą koszty paliwa, odchodzą koszty oleju do silnika, dlatego że taki sprzęt zupełnie inaczej jest skonstruowany, zbudowany. Miałem okazję oglądać Rangera elektryka u Tomka w Centrum ATV. Ten sprzęt zupełnie inaczej jest zbudowany, zupełnie inne jest przeniesienie napędu. No nie mamy tam silnika, nie mamy w ogóle układu chłodzenia. Więc zupełnie zmienia się też, znaczy może nie zupełnie, ale zmienia się też trochę rozpad masy w tym sprzęcie. Także, no i fajne jest to, że podjeżdżasz pod dom, ładujesz go sobie i masz gotowego na kolejny wyjazd. Nie musisz się martwić gdzieś tam o tankowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc fajna sprawa, a dwa, jest naprawdę cicho. No i na koniec zostawiam najmocniejszy argument. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale generalnie elektryki są dużo mocniejsze. Moment obrotowy w silnikach elektrycznych jest dostępny tak naprawdę cały czas maksymalny. Zresztą jak ktoś się motoryzacją interesuje, to doskonale wiecie, jakie wyniki osiągają Tesla, elektryczne samochody. Więc powiem wam tak, dobrze, mądrze skonstruowany, rzeczywiście nowocześnie, kład z silnikiem elektrycznym to byłaby bomba. Druga sprawa, można by się było też wtedy poszarpać trochę ze silnikami. Bo z tego co ja wiem, to do lasów jest zakaz wjazdu pojazdami spalinowymi. Wydaje mi się, że nie ma takiego zakazu dla pojazdów elektrycznych, chociaż tak jak nie jestem specjalistą w dziedzinie prawa, tym bardziej prawa leśnego, natomiast wydaje mi się, że nie jest nigdzie napisane, że nie można wjeżdżać pojazdami elektrycznymi, więc w ogóle to by był czad. Wjeżdżasz sobie, nawet jak cię złapie leśniczy, mówi, że nie wolno jeździć, a później go wrócisz, to jest na akumulatorze. Ekologia, czysta ekologia, może mi mam pompeczkę zmienić. Więc jest to fajne. Łukasz pisze, że benzynę i dźwięk nic nie zastąpi. No nie, no o dźwięku to w ogóle tu nie mówimy, słuchajcie. No to tak jakby dźwięk benzyny był i będzie zawsze najlepszym dźwiękiem. No to prosty przykład macie w samochodach, chociażby Audi, tak? Audi w dieslach montuje głośniki w wydechu, żeby symulować czy udawać dźwięki benzynowych silników, więc jakby ja w ogóle na ten temat nie dyskutuję. Natomiast tak jak mówię, ja patrzę na to z zupełnie innej perspektywy. Ten dźwięk wydechu jest fajny, jak się nakłada, siada, nie wiem, raz na dwa miesiące i wow, ten dźwięk, wydaje ci się, że masz tam pod sobą trylion koni, bo on tak huczy, ryczy i w ogóle.
Natomiast jeżdżąc na co dzień albo waląc taką trasę w ciągu dnia 300 km wycieczkę, nie wiem, do Drawska Pomorskiego i z powrotem, no to uwierzcie mi, że tam dynka mnie trochę nawalała, więc nie było to wcale takim do końca super mega relaksem, który po prostu powodował, że było zajebiście. Było oczywiście fajnie, bo żeśmy się fajnie bawili, był ten zapach benzyny, o czym mówicie, natomiast dźwięk, zwłaszcza tam mówię na tym scramblerze, dosyć głośny, nie jakby tak, no i wiadomo, że nie tak jak tam Big Gunny czy którekolwiek inne. Zobaczcie, Karol tam przelatuje, poszedł jak przeciąg. A ja tu na spokojnie, powoli docierając pasek, ze 3 metry staję, więc dziękuję. Co prawda tam mi trochę kolega też przyblokował, nie mogłem przycisnąć, bo już jechałem, stwierdziłem, że nie staję, bo i tak stanę, więc... Natomiast myślę, że i tak bym tego nie przejechał, bo było za wolno, więc nie ma sensu tu zwalać na kolegę. No, tutaj Konrad dobrze podpowiada, jak prądu zabraknie, to do zapalniczki od kolegi i ładujemy. Zresztą zobaczycie na tym filmie, że brak prądu w terenie nie dotyczy tylko i wyłącznie kładu z napędem elektrycznym, bo to będzie akcja tutaj w wykonaniu Karola, któremu zabraknie prądu. Więc tak naprawdę to nie tylko elektrykom się zdarza. Ale druga sprawa, to o czym mówiłem, no to wiedząc o tym, że kład ma 100 km zasięgu, no to nie pojadę nim na wyprawę 300, tak? Więc to też oczywiście w jakiś sposób eliminuje tego kłada, jako takie układa na długie wypady. Natomiast wypad tego typu, gdyby powiedzmy w ciągu dnia, nie wiem, bo nie sprawdzałem ile to mogliśmy zrobić, ale to zrobiliśmy z 50 km, no to macie cały dzień upalania na jednej baterii, dzień zabawy po cichutku. Waldemar się pyta, że Polaris zrezygnował z kalamitek. Jak się do tego odniesiesz? Wiesz co, akurat jeśli chodzi o Scramblera, to te kalamitki jeszcze są w nim. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tuleje wahaczy w Sportsmanach. Tyczy się to chyba od 18 roku, dopiero była ta zmiana. Są zmienione na tuleje, które są łożyskowane. No i rzeczywiście tam tych kalamitek, z tego co wiem, to nie ma. Natomiast wynika to z racji tego, że jest tak jakby zupełnie przekonstruowane to mocowanie tych wahaczy. Siema Jarysek, jesteś, to może od razu cię do tablicy przywołam z tymi kalamitkami. Siema Klakson, siema, fajnie, że jesteś. Zresztą widzimy się już za tydzień, jakiś tam w końcu będzie okazja jakieś drineczki sobie wspólnie popić. A wracając do tych kalamitek, to Jarysek, mógłbyś się odnieść do tego, bo ja tak kojarzę coś, że przez tą zmianę chyba, że to właśnie zupełnie inny system mocowania wahaczy w Sportsmanie 1000 i to pewnie wynika z tego. Rafał pisze, że Kana ma łożyskowanie, posiada kalamitki. Wiesz co, no pewnie kwestia jest tego, jakie łożyska są zainstalowane i czy te łożyska wymagają smarowania i ewentualnie smarowania w jaki sposób, nie? Powiem ci tak, że nie zaglądałem, nie widziałem, jak to w ogóle wygląda na Sportsmanie, tym bardziej w Kanamie, więc ciężko mi cokolwiek mówić na ten temat. No, Jarys pisze też, że inne tulejowanie. No, powiem ci, Klakson, przywiozę dobrego Jacka Danielsa. Nie wiem, czy piłeś Fajera, jest genialny, także na pewno się tam będziemy ostro integrować. Nie wiem jeszcze, co prawda, jak będziemy jechać, bo Waldo jeszcze cały czas tam ustala. Ostatnio mówił coś, że może nawet w piątek na noc już będziemy ruszali. Wtedy byśmy byli pewnie w sobotę koło południa już w Rumunii. Także zobaczymy. Jak nie, to będziemy w sobotę wieczorem. Na pewno jednak będzie czas, żeby tam sobie posiedzieć i pogadać. O, to Rafał pisze, że to po prostu kanał. Może tak, może to po prostu kanał. Nie wiem. Tutaj widzicie, jak się ładnie pokleiliśmy. Tutaj Konrad też się wkleił. Teraz widzicie, właśnie tam zaraz będzie Konrad wyciągany. Czyli te mega mayhemy też miejscami potrzebują naprawdę, naprawdę dużo mocy, żeby się przepychać w takich miejscach. Ale też wam powiem ciekawostkę, to co wam powiedziałem na początku, że ja się tu wkleiłem. Broń Boże, się nie tłumaczę z tego. Dlatego, że tak jak mówię, to było docieranie i jeździłem jak piwa grochowa, więc tutaj tak jakby mówię to z pełną świadomością, natomiast to miejsce zaraz przejadę. Tutaj Karol mi wjechał na tyle na ambicje,
że uznałem, że już tych parę godzin ten pasek popracował, parę kilometrów przejechał, że jak go tam raz trochę mocniej bujne, to nic mu nie zaszkodzi. No i zaraz zobaczycie, że to miejsce zostanie pokonane. Teraz w ogóle walczę, żeby wyciągnąć nogi z tego błota. Jakoś tak głupio wiosennie ubrałem jedną parę skarpet, a trochę za duże mam te buty w woderach. Buty ciągnąc nogę, wyciągnąłem nogę z buta, a nie buta z błota. A chodziło się po tej mazi po prostu fatalnie. Jak widzicie, ja tu jeszcze nawet nie mam tej windy wsadzonej i dalej jej nie mam wsadzonej, bo się nie mogę zebrać, żeby ją włożyć. Ale zaraz już będzie podpinanie. Kłada, zaraz wyciąganie. Tu miałem głupi pomysł, natomiast szybko wchodzę na to, że przecież na dole mam zaczep. Zobaczcie, Konrad tam już jest wyciągnięty, wyjeżdża. Klakson to mówi, że w niedzielę będzie jeszcze ostrzej. Czy co, czy wy dopiero w niedzielę przyjeżdżacie? Dobra, Konrad już tu pod liną przejeżdża i zaraz będzie wyciąganie. Zobaczymy, jak sobie wyciągarka Kanamoska poradzi z Polarizem. Czy pójdzie szybko i przyjemnie, czy będzie ciężko i w bólach. Karol, uważaj, żeby nie najechał! Łukasz pisze, że na 1000 musi być moc. Powiem ci tak, generalnie ten kład kipi mocą. Naprawdę myślałem, że będzie mocniejszy, natomiast... O, Karol mnie tu poprawia. Super Winch Terra 35, a nie żadna Kanamoska, czyli windę też ma porządną i dosyć szybką. Bo te tery chwalą sobie chłopaki za ich szybką pracę. Więc zaraz zobaczymy, jak ta Tera się teraz zachowa. A wracając do tego tysiączka, naprawdę jest dużo mocniejszy, dużo więcej momentów w dołu. Fajnie tak agresywnie rusza, idzie go postawić na koło, przynajmniej na razie jeszcze bez windy z przodu, zaczyna jakoś z dodatkowym obciążeniem. Natomiast rzeczywiście jest za czysta rozwiązania. Bardzo, bardzo mocno na plus. No i tutaj już jest wyciąganie, przekopywanie się przez to płotko. Jak widzicie, takie naprawdę niepozorne miejsce, kurde, bo to wcale nie wygląda jakoś tak mega drastycznie. A trochę żeśmy się tu napocili, żeby wyjechać. Wiesz co, Rafał, hamulec to jest pikuś, bo ja o tym, że odpalać z hamulcem, to pamiętam. Natomiast jest jedna rzecz, która jest różnicą w porównaniu z 850. 850, niezależnie w jakiej pozycji miałem dźwignię biegów, czy było to HR, czy cokolwiek, 850 zapalała zawsze. Tego 1000 mogę zapalić tylko mając bajkę biegów albo w pozycji N, czyli na neutralu, albo w pozycji P, czyli na parkingu. Zostawienie kłada na zgaszenie na którymkolwiek z biegów powoduje to, że ja go później nie mogę zapalić, w ogóle rozrusznik się nie włącza. Także to jest taka rzecz, do której się jeszcze nie mogę w ogóle przyzwyczaić, bo o hamulcu to ja pamiętam. Natomiast nie mogę się przyzwyczaić do tego, żeby zawsze go mieć na tym neutralu albo na parkingu. I rzeczywiście mam takie akcje, że ja go chcę palić, a tam się nic nie dzieje, nie? Także będzie to pewnie jeszcze parę razy nawet tu widać. Romek się pyta, co sądzę o XP 1000 Highlifter czy XMR 1000. Powiem ci tak, nie widziałem Highliftera nigdy na żywo w akcji, tylko gdzieś na filmach na YouTubie. Dłużej wyglądałem, bo mocno mnie ten kład interesuje. XMR 1000 mamy w ekipie, ma Arek. XMR 1000 miał Tomek, więc były dwa takie długie. I powiem tobie tak, miałem okazję, nawet Arek kiedyś mi się dał w błocie przejechać. Chyba mimo wszystko XMR jest według mnie ciut gorszym kładem. Natomiast w ogóle nie mówię tu o mocy, o wykonaniu, o oponach. Mam na myśli tylko i wyłącznie jego większą masę, która wynika znowu tylko i wyłącznie z tego, że XMR jest dwuosobowym kładem, jest po prostu dłuższy niż Sportsman Highlifter, bo Highlifter to jest krótka wersja Sportsmana. Tutaj zaraz zobaczycie, Karol, będzie przejazd. Mruga? Karola? Dobra. Jeszcze raz, żeby pokazać kanał na MyHema. Zobaczcie, co się dzieje. Można powiedzieć, że zrobił to z palcem w nosie.
No i teraz wjechało mi to na ambicje. Idę się podpytać Radzia, czy mam to przejechać taką małą podpuchę. I zaraz będę to przejeżdżał. Natomiast wracając do tego, więc XMR tak jakby tylko i wyłącznie z racji swojej wagi. Gdyby brać pod uwagę Outlandera, ale krótkiego w XMR-ze, wiem, że takie na pewno wychodzą 850, krótki Outlander XMR. Nie wiem, czy wychodzi w 1000, natomiast jeżeli wychodzi w 1000, no to myślę, że to będą bardzo zbliżone sprzęty. Podobne mocowo, podobny rozmiar opon. Jakichś, wydaje mi się, większych tutaj różnic między nimi w terenie nie będzie. No to oczywiście kwestia wymagałoby gdzieś tam sprawdzenia, przetestowania. Najlepiej było po prostu takie dwie maszyny koło siebie postawić i puszczać je w tym samym terenie, w te same miejsca i obserwować, jak one się będą zachowywać. Tu już macie przygotowania moje do ruszenia w to błoto. Bardzo mi zależy na tym, żeby tu teraz to przejechać, żeby pokazać, że jest potencjał w tym kładzie, jest moc. Więc naprawdę się tutaj, że tak powiem, starałem, przygotowałem, ładnie się napędziłem. No i jak widzicie na tych wiprach, też się przekopałem. Ciutkę wydaje mi się zrobiłem to wolniej niż zrobił to Karol na Mayhemach. Czyli jednak mimo wszystko ta opona odpycha się trochę mniej, natomiast no, wydaje mi się, że sobie radzi. Tu macie teraz drugi przykład. Ładnie spruta łąka, znowu błoto. No i pokaz tego przekopywania się. Błoto, jak widzicie, fruwa, góra, dół. Także naprawdę całkiem nieźle sobie radzi. No oczywiście, tak jak mówię, tu znowu było już dosyć mocno przeze mnie butowane. W ten moment już trochę zaczynałem sobie na pozwolę na odkręcanie tej manewry coraz bardziej, wciskanie jej coraz mocniej. Wracając jeszcze na chwilę do heliftera, generalnie to jest tylko moim marzeniem się zabrać na taki wypad błoto. Kogoś właśnie z takim helifterem 1000. Bardzo bym chciał zobaczyć to w akcji, dlatego że mi się ten kład podoba. Podoba mi się wizualnie, fajny ma ten przedni bumper, fajnie ma zamontowaną wyciągarkę z przodu, także chciałbym czysta? To zobaczyć w akcji. No i rozmiar kół też tam jest taki dosyć konkretny. Ale czysta? Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na żywo, no bo to wtedy tak jakby będzie można zweryfikować, czy on tylko ładnie wygląda, czy on naprawdę fajnie jeździ. No jedna z wad tych naszych błotnych jasów, po prostu kamery są notorycznie urypane, uwalane. O, Klakson pisze, że na Biprach jedzie na Hand the Wolf. No to powiem wam, w ogóle już zajebiście, no bo będziemy na miejscu, będziemy się widzieli, będzie okazja porozmawiać. Będę miał okazję na żywo posłuchać opinii Klaksona na temat tych opon, chociaż ja myślę, że on na Hand the Wolf sobie poradzi, bo z tym swoim bieżniczkiem na drabki, na kamienie, myślę, że on będzie fajnie robił, także myślę, że może być ciekawe. Jedyne, czego się trochę można by obawiać przy Biprze, no to jej trwałość na jakieś takie przebicia. Bipr jest sześciowarstwową oponą. Te motoataki, na których jeździłem przy Pitbulle, to są wszystko ośmiowarstwowe opony, czyli one są grubsze, trwalsze, bardziej odporne na przebicia, na tego typu rzeczy. Natomiast, żeby było jasne, 6 warstw to nie jest mało. Są opony kładowe, które mają 4 warstwy. Tamte rzeczywiście są miękkie i słabe, natomiast szóstki to jest taka, tak powiedzmy, średnia. Szóstka ma taką przewagę nad ośmiowarstwową oponą, że jest ta guma większa, lepiej pracuje. Czyli na takim właśnie skalnym podłożu, jakimś takim tym, ona powinna fajnie na niskim ciśnieniu się układać na tych wszystkich przeszkodach, a przy okazji tymi swoimi zębami gryźć, więc no, może być ciekawie. Tak jak mówię, na pewno tam Klaxon ma bardzo naprawdę na koniec każdego dnia męczyło opinię o tych oponach, o tym jak się sprawowały. Więc przyjadę też, pogarszę jakieś informacje dla was, no plus to co mówię, objeżdżanie Vipra samemu też będę wiedział do czego jest ok, do czego nie jest ok, także jeszcze kilka wyjazdów mi dajcie i może nawet jakiegoś vloga zrobimy tylko i wyłącznie o tej oponie, właśnie o jej plusach, o jej minusach. O! Mamy już połączenie na nowo, bo coś mi wyskoczył komunikat, że się zrywało. Dobra, jest z powrotem.
takich przygód jeszcze nie miałem. Pierwszy raz mam, że się zerwało w ogóle połączenie. Napiszcie mi gdzieś na czacie się ode mnie, czy jest ok, czy widzicie. Jest, dobra, no to super. Bo już się wystraszyłem, że coś tutaj się zrypało bardzo mocno. No, więc wracając do tych wików, bardzo, bardzo pozytywne opinie ma. Jest jeszcze jedna opona, o której już chyba wam mówiłem kiedyś, którą bardzo mocno bym chciał przetestować, to jest Kenda Berklow. Przyjdzie jeszcze czas na pewno na tą oponę. Sporo osób właśnie na niej jeździ na Handlewolf i też ma taki dosyć interesujący wzór bieżnika. Także zobaczymy. Słuchajcie, ten film to jest też taki trochę, pomimo tego, że jestem polarisowiec, natomiast bardzo lubię tych kanamowców. Generalnie wielu mam bardzo fajnych kumpli, takich, których bardzo, bardzo lubię i jeżdżą kanamami. Więc oczywiście tam te wszystkie przycinki i tak dalej, to jest tylko w formie żartów. Natomiast ten film jest trochę hołdem dla kanama, bo zobaczycie, że oczywiście Karol w tym miejscu podejmie tutaj rękawice na Mega Mayhemach, no i będziecie mieli znowu porównanie mocnego sprzętu na błotnym kole. I zaraz sami zobaczycie, czy uda mu się tu przejechać. Także powiem wam tak, że zawsze sobie mówię, nie daj spokój, przecież nie będziesz tylko w błocie jeździł, tylko po błocie, weź sobie jakieś takie bardziej uniwersalne opony. A później mamy te wyjazdy w błoto, gdzie i Konrad, i Karol jeżdżą na tych Mega Mayhemach. Ja zawsze po każdym takim wyjeździu, bo jeszcze mi siedzę na Allegro i oglądam Mega Mayhem. To jest już po prostu standard. To jest standardowy standard. Czyli oglądanie właśnie Mega Mayhemów i zastanawianie się, kurde, może jednak coś wsadzić, może jednak je kupić. Tam Marcin prawą stroną się przebija. Powoli, powoli się wyczłapie. Tutaj Maszka stoi, niestety nie będzie chyba tak prosto. Karol pisze, kupuj. Cześć, Artur, siema, witamy. Wiesz co, Karol, na pewno kupię, tylko na razie tak jakby i tak nie ma to sensu. Bo potrzebuję po prostu drugi komplet fel, żeby to miało sens. Bo na tych Mega Mayhemach chyba na co dzień to i tak nie dam rady gdzieś tam. Nie na wszystkie wyjazdy się nadają, przynajmniej takie mam wrażenie. A tak fajnie było mieć drugi komplet gotowy, gdzie tylko przekręcasz sobie, podnosisz kłada, przekręcasz koła. Mam błotny cyk albo jakieś takie bardziej uniwersalne. No i dzida. Więc jeszcze trochę i pewnie wylądują, zwłaszcza jak będę się, jak na ciebie Karol, napatrzę się na ciebie, tak jak to cyk. Zobaczcie, przeskoczył sobie tą pierwszą kałużę, taka kaczuszka. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Już jest na drugiej stronie, zapomniał o tym, że miał pokonać przeszkodę. Nie bój się gadu! No i teraz Radziu robi próbę. To jest to, o czym mówiłem. Widział, że jest ciężko, widział, że szanse są na przejechanie tego małe, ale zobaczcie, i tak będzie próbował. I to jest bardzo fajne. I ja bardzo, bardzo mocno takich ludzi cenię. Tak było i w rajdach samochodowych, i tak jest teraz na kładach. Nie lubię ludzi, którzy zobaczą, że się czegoś nie da, już dobra, nie dam rady, nie spróbuję, nie dam, to szkoda, bo coś tam. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby zmierzyć się ze sobą, z maszyną, żeby zmierzyć się z przeszkodą. Kabel, kurwa! No i a propos tych słynnych, cudnych kanamów, o zobaczcie teraz. Przeleciał przez wodę, natomiast to w tej wodzie było na tyle trudno na tych Mega Mayhemach, że potrzebował jeszcze dodatkowo mocy z elektryka, czyli z akumulatora, do tego, żeby mocniej kręcić kołami. Wyprół się z prądu i teraz chłopaki znaleźli kawałek drutu. Jakiś, podejrzewam, to jest kwalina od wyciągarki jakaś urwana. Nie masz przejścia prądu. Bo tam też się bawią autoterenowe i próbowali na kablu odpalić, nie mając kabli na ten drut. Nie udało się to. 17 tysiącach kilometrów. Na szczęście skończył się dopiero prąd w akumulatorze. Były kable, więc te kable nam dostarczono i teraz będzie próba odpalenia już, tak jak szkoła o tym mówi, na kable. Jakie głupoty, Karol, jakie głupoty, no.
No i zaraz zobaczycie, na kabelki już pięknie pójdzie, K nam zacznie gadać, będziemy mogli jechać dalej. On nie potrzebuje. Kable dla bezpieczeństwa już dalej zabierzemy ze sobą w tą trasę. Językiem! Jeszcze coś tam kombinują, chyba Dziemasę znaleźć. Wiesz co, Boni? No właśnie nikt nie miał akurat na tym wyjeździe kabli. No, żebym miał jak go zapiąć. I teraz umarł. Ale potem się pojawiły na całe szczęście, już później było lajtowo, można powiedzieć, z tymi kabelkami. No ja wiedziałem, że ten brak prądu to na Polarisa będzie zwalony. No tak czułem. No ale trzeba mu przyznać, wcześniej mnie ciągnął na wyciągarce, więc rzeczywiście trochę tego prądu zżarło. A poważnie, no to tam akumulator już był chyba, z tego co Karol mówił, akumulator już był niedomagający. To co mówiłem wam, docieranie, zobaczcie jak ja tu sobie jadę powolutku. Emerycko wszyscy poprzelatywali, to było to, ja tam znowu miałem taki moment, że sobie nie no kurde, dobra, postawiłeś, daj jeszcze temu paskowi trochę czasu, daj mu się ułożyć. I znowu to tutaj, kurde, metodą na emeryta. Wszyscy w koło przelatują, ale z drugiej strony też sobie przy okazji potestowałem. Na samym dziele sobie tu jadę, potestowałem sobie jak te opony się będą zachowywały w takim błocie, czy będą pchały tego kłada, czy będą miały siłę go przepchnąć bez jakiegoś też strasznego butowania. No i co, Karol pisze, ekipa i wyprawa super. No generalnie powiem wam tak, zajebiście się jeździ w tym gronie, naprawdę zajebiście. Powtórzę to jeszcze raz, po prostu ekipa jest mega, bez jakiejś spiny, fajnie, na wesoło, wszyscy są wariaci na podobnym poziomie, wszyscy wjeżdżają, łączą się, topią te kłady, więc to też się bardzo ceni. No, trafiają się złośliwcy jak Radziu, zobaczcie co on teraz tu świnia zrobił z kamerą, o, proszę bardzo. Żeby czasem nie było fajnego ujęcia, tymi swoimi zilkami przeleciał i proszę bardzo, jakie upierdzielone wszystko, na szczęście do trochę wody spod kłada, gdzieś mi tam prysnęło i udało się tą kamerę wyczyścić, znaczy trochę wyczyścić, trochę ją spłukało tam. Stawałem, żeby zobaczyć, ale stwierdziłem, że nie mam czym wyczyścić tej kamery, bo rękawice wszystko upieprzone, brudne. No i już dalej z czystą kamerą, dalej przed siebie. Jakaś tutaj mini przeszkoda przed nami. Naprawdę błotny teren. Jak ktoś chce się ubrudzić, to tu się da jeszcze scrambler bez poszerzeń i dodatkowo z poszerzonym rozstawem kół z tyłu, bo mam założone dystanse. No to tak bardzo widzicie, jak wyglądał tak naprawdę od początku wyjazdu. Jak się upierniczył, to tak już zostało. Tu zaraz będzie kolejna moja wtopa. Próbowałem przejechać to na samym tyle. No i też już zawiesiłem się. Do tego stopnia, że nawet na samym tyle, zaraz zobaczycie, jeszcze będzie na 4 koła. Nie, najpierw chyba próbowałem cofnąć. Dopiero po włączeniu napędu na 4 koła udało się cofnąć. No i teraz już na 4 koła sobie przejadę. Przemilczał komplementy dla Kanama. Nie przemilczałem, widziałem to co piszecie, natomiast ja już przed chwilą tak chwaliłem te Kanamy, że już chyba kurde wystarczy, no bo jeszcze tam Kanamowcy po prostu w samozachwyt wpadną. Więc za dużo nie można. Zresztą słuchajcie, no co tu chwalić, no pamiętajmy też o tym, że gościu, który tu jest z nami na wyjeździe na Kanamie, natłuk tych kilometrów, naprawdę wyjeździł, bo ten kanał ma już kilkanaście tysięcy kilometrów, więc Karol też potrafi jeździć, zna swój sprzęt, zna jego możliwości, zna jego bariery. Tak naprawdę to jest chyba podstawa, tak? Dobry, ogarnięty kierownik, który potrafi ze sprzętu wyciągnąć maksimum tego sprzętu i wtedy jest bardzo okej. Cofając, zapina się sam 4x4 w polarku. Wiesz co, Rafał? Nie wiem, pierwszy słyszę. Nie widziałem czegoś takiego, żeby u mnie w Polarisie, jak nie przełączę przełącznika na 4 koła, żeby sam się włączył napęd. Muszę przełączyć, dać mu polecenie do zapięcia tego napędu, więc pierwszy słyszę o czymś takim.
Co do przebiegu Karola, no to Beskitu 13 333 km. Pytanie, czy to jest rzeczywiście ten przebieg, czy kupiłeś go tam od jakiegoś handlarza Mirka i się zaraz okaże, że on jeszcze w Niemczech zrobił drugie tyle. O, tak jak kącik pisze, jak w Passacie. Zaraz zobaczycie, będę tutaj trochę spodnie czyścił z błota. A, Karol pisze, że brał nowego. No to chociaż masz tyle dobrze, że masz 100% gwarancji, że rzeczywiście ten przebieg to jest ten przebieg. Różne historie już słuchałem, więc teraz radził. No to widzicie, to macie przykład na to, że można kanałem zrobić fajny przebieg, mając go od początku od nowości, dbając o niego. No i zobaczcie, znowu będziemy teraz obserwować Mega Mayhem w błocie. Tam było dosyć twarde dno, ale miejscami było już rozjechane przez chłopaków, więc nie było to jak płyty betonowe. Ale zobaczcie, jak na tym Mega Mayhemie, jak ten kład się kurde fajnie podnosi, jak on się fajnie prowadzi. Trzeba będzie poprawić teraz. Na szczęście na wstecznym też robi. No i chwila prawdy. Siema ATV Adventures. No i cyk, zobaczcie. Wyjechał, poradził sobie. Jedziesz? Jedziemy dalej. Narada jeszcze z kądziem, czy wjeżdża? I lecimy dalej. Tu zaraz zobaczycie też takie ciekawe miejsce. Bardzo niepozorne. A jak się okaże, można się zakopać. Tam już z przodu ktoś walczy. Wyciągnięty, no i martwi. I zaraz zobaczymy, co ten królewski kład. Druga? No, klakson pisze to, o czym ja mówiłem. Czyli raczej nie ma opcji, żeby się samo 4x4 włączało wtedy, kiedy nie jest o to proszone. Przynajmniej w żadnym Polarisie, a mam już trzeciego Polarisa. W żadnym Polarisie nigdy takiego cuda nie miałem. Konrad pisze, że też już ma 13 klocy nastukane Yamaszką, więc też nie mało. No ale Yamaha Konrada już jest po tak naprawdę dwóch remontach silnika. Jeden był robiony jeszcze przez poprzedniego właściciela, a drugi remont to Konrad robił, poprawiał po tym wcześniejszym właścicielu i przy okazji zamontował Big Bora, czyli zestaw powiększający trochę pojemność w tej Yamaszce. Waldemar pisze, patrząc na te kanały, że ty Polarisa kupiłeś. Wiesz co, Waldemar, ten film, że tak powiem, nie jest obiektywny, natomiast ja bardzo długo oglądałem kanały Polarisy, porównuję, jeżdżę, tak jak mówię, więcej w towarzystwie, w którym jeżdżę, jest więcej kanałów niż Polarisów, więc bardzo dokładnie to widać. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę te kłady są bardzo zbliżone do siebie, jeśli nawet by nie powiedzieć, że one są równe. Jeden ma trochę zalet jakiś tam innych niż drugi, każdy z nich ma swoje wady. Natomiast powiem ci, generalnie to tak naprawdę według mnie to są bardzo zbliżone sprzęty i tak naprawdę tutaj chyba bardziej wchodzą w grę preferencje jakieś, nie wiem, wizualne, kolorystyczne. Bo naprawdę, jak jedziemy tak jak jeździłem 850 na dobranej oponie, wjeżdżony wkłada, bez żadnego docierania, tylko na pełną moc, to tak naprawdę nie widziałem żadnej różnicy, czy tam na podjazdach, czy gdziekolwiek. Naprawdę to jest chyba takie trochę tylko... Ta różnica to jest taka trochę wirtualna, natomiast w terenie te kłady idą naprawdę podobnie sobie radzą.
Rafał się upiera, wiesz co, no zajrzasz do tej instrukcji, ale wydaje mi się to niemożliwe. Niemożliwe mi się wydaje, żeby kładł po prostu na wstecznym biegu, włącza sobie napęd na cztery koła, bo to takie trochę bez sensu. Przecież cofamy nieraz na asfalcie, cofamy w różnych warunkach, gdzie nie potrzebujemy tego napędu, więc byłoby to bardzo, bardzo głupią funkcją. I na pewno się coś takiego nie dzieje, ani nie działo mnie w żadnym kładzie, więc... Nie wiem, bo nie napisać jakieś... A, piszesz, że w tysiącu. No, mam tysiąca i nie zaobserwowałem tego. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Każde włączenie jakiejkolwiek funkcji w tym kładzie, no to wymaga przycisku. Tak samo mam kontrolę zjazdu w tym kładzie, ale ona mi się nie włączy, dopóki ja jej sam nie włączę. Więc tak jakby to też odbywa się, włączenie odbywa się poprzez przycisk. No, Karol pisze, że mam rację. Dobrze, że tak kulturalnie, po staropolsku, a nie było tu jeden lubi baby, drugi facet. Natomiast, no tak mówię, takie są moje odczucia gdzieś tam, takie są moje obserwacje, tak? Jak damy dupowatego drivera na Kanama nawet tysiąca, to i tak będzie co chwilę zakopany, bo nie pojedzie pełną mocą tego. I to samo w drugą stronę, posadzimy kogoś na Polaris, jak to nie umie jeździć, to też będzie cały czas zakopany. O, puścimy na wyjazd gościa takiego jak ja, na docieranie kłada i też będzie ciągle zakopany, tak więc... Chociaż jak widzicie, też tam starałem się pomagać, wyciągać, jak tylko się nadarzyła taka okazja na tej teraz radzie. Natomiast pamiętajcie o tym, sprzęt sprzętem, to wszystko to jest, siedzi w nas, w naszych głowach, to są nasze umiejętności. Cały czas się trzeba uczyć, trzeba zbierać doświadczenie, wczuwać w tą maszynę. No i też przede wszystkim dostosowywać ją pod siebie, tak? No ja nie ukrywam, że moja 850 to był układ zbudowany pode mnie. Były poszerzenia po to, żeby to było to tak po mnie nie napieprzało. Były poszerzenia głów, żeby mieć większy rozstaw. Były tam później snorkle, tak? No, wyciągarka, więc układ tak naprawdę był zrobiony pode mnie. Mi się dobrze na nim jeździło. Nawet wysokość sprężyn, czy te było, ustawiałem sobie, tak kręciłem tam. To prawda w zwykłym scramblerze ta regulacja jest taka, że tak powiem, bardzo archaiczna. I regulujesz właściwie tylko twardość, właściwie to wstępne takie napięcie sprężyny i to trochę wpływa na wysokość tego układa i to jest wszystko. Natomiast tak jakby no, robi się. Cześć, siema, witamy, Corsair. Więc tak naprawdę to jest kwestia bardziej tego. Wjeżdżony zawodnik, swój sprzęt, który ma długo natłuczony, ma nim kilometrów, czy robi tym sprzętem takie rzeczy, że... Zresztą widzicie, to chłopaki jeżdżą kilkłady Yamahy, są powjeżdżani w te sprzęty znajomie i oni sobie naprawdę radzą, tak jakby nie można powiedzieć, że te kłady czymś ustępują. Bo jest wiele miejsc, w których przechodzi Yamaha, przechodzi kilkład, a na przykład staje Kanam czy Polaris, więc tak naprawdę to jest też taka trochę loteria. To jest nieraz miejsce, czy trafisz w kolejne, w dobrą czy w złą, czy trafisz w miejsce, w którym jest, że tak powiem, głębiej, płycej. To jest cała filozofia tego. Ciekawe, jak te nowe kanamy bez wiskoloka sobie radzą. Ma ktoś już i może coś powiedzieć? No właśnie, słuchajcie. Jak jest ktoś i ma nowego kanama, to wypowiedzcie się na ten temat, bo ten temat budzi duże zainteresowanie, a w sumie ja nie jestem niestety w stanie wam nic na ten temat powiedzieć. No zobaczcie to, co mówiłem. Trochę chciał przyświrować Karol i jest zakopany, nie? Było wyjeżdżone, no i dziękuję, tak naprawdę Kanam też się potrafi zakopać. W jakim województwie latacie? My jesteśmy akurat z zachodniopomorskiego, całe województwo zachodniopomorskie i tutaj nasze macki sięgają naszej kładowej mafii, tu jeździmy, tu się bawimy, tu się integrujemy. Kondziu pisze jeszcze o Arctic Katach. No rzeczywiście, bardzo rzadki kład, bardzo rzadko spotykany. Natomiast gdzieś od osób, które miały styczność z Arctic Catem, słuchajcie, słyszałem bardzo, bardzo dużo dobrego o tych kładach. W sensie o małej awaryjności tych kładów. Natomiast przede wszystkim o bardzo małej awaryjności układów elektrycznych. Czyli Arctic Caty, z tego co mówili właściciele, czy też osoby, które miały z nimi do czynienia, Arctic Cat podobno bardzo, bardzo lubi wodę. Lubi pływać, nie boi się tej wody, jego instalacja się tej wody nie boi. Więc taki pod nasze wyjazdy mógłby być to fajny kład. No i Arctiki też wychodzą z tanimi pojemnościami, bo Arctic też ma tysiączkę.
Nie dość, że ma tysiączkę, to jeszcze wychodziła wersja Mat Pro, czyli już taka błoto, opony, snorkle. Przygotowana typowo do takich akcji, do takich jazd. Tutaj będzie próba przeskoczenia, bo teraz z tym tysiącem mam taką fazę, złapałem, że próbuję przeskakiwać w jakiś tam sposób terowy. Napatrzyłem się kiedyś na Pawełka, jego Outlanderem. Zresztą Paweł też lata na Mega Mayhemach. I to macie próby pierwsze jakieś podniesienie na koło. Zobaczcie w ogóle, jak to fajnie, jak to delikatnie idzie, łatwo. 850 musiałem się naprawdę napocić i to podnoszenie było takie trudniejsze, znaczy w sensie takim było mniej stabilne, dlatego że tam trzeba było od razu bardzo dużo mocą rzucić i miałem taki strach, że się wyrżnę do tyłu. Tutaj to się odbywa wszystko dużo płynniej. No i sprawia mi to dużo większą frajdę i wydaje mi się, że jest łatwiejsze na tym, nie? O, Klakson pisze, że Arctic ma to samo wspomaganie co Polaris. Proszę bardzo, nie wiedziałem. Waldemar pisze, że to ten sam poziom co Grizzly. Mam nadzieję, że mówisz o poziomie wagowym, bo w błocie to rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli by się okazało, że 1000 Arctica waży tyle co Yamaszka 700, no to brzmi to fajnie. Przynajmniej na suwo w teorii brzmi to naprawdę fajnie. Mało jest filmów w ogóle z Arcticami. Więc jakby ktoś z naszej ekipy w Atachy chciał sobie takie kupić, to obiecuję, że będę go bardzo dużo nagrywał. No to też bardzo ciekawy, taki egzotyczny bym nawet powiedział kład, bo tak naprawdę najbardziej egzotyczny w ogóle kład na rynku, tak? Ewentualnie jeszcze te Kawasaki Brute Force, o których rozmawialiśmy, no i Honda Rincon, których akurat w naszej okolicy też za wiele nie ma, więc... O, a tu zobaczcie. Radziu walczy i już jest coraz bliżej, zaraz będzie po drugiej stronie. No na pewno przewagą Arctica nad właśnie nad Kikładem czy nad Gryźlakiem jest silnik 1000. Pojemność, moc. No i mówię, no i też bardzo fajnie, że właśnie, bo tak naprawdę teraz próbuję sobie jeszcze w głowie ułożyć, ale chyba tylko trzy marki wypuszczają gotowe kłady do błota. Czyli mamy tu właśnie Highliftera u Polarisa, mamy XMR u Kanama, no i mamy Mat Pro u Arctica. Przyznam wam się szczerze, że nie widziałem nigdy, nie słyszałem o żadnej błotnej wersji Kingquada czy Yamaha Grizzly, takiej typowej do topienia ze snorklami. Więc wydaje mi się, że nie ma. No na pewno nie ma takiej wersji TGB, nie ma takiej wersji CF Moto, Kymco nie ma takiej wersji Linhaie, więc wydaje mi się, że chyba tylko te trzy marki mają tak naprawdę gotowy produkt na rynek dla klienta typowo błotnego. Karol tam chciał chyba kogoś uratować, niestety sam się też władował dosyć mocno. Karol! Masz, sprawdź sobie głębokość! Chyba mu tam odpowiadałem, żeby sobie głębokość sprawdził, zanim wjedzie. No i mamy znowu gryźlaczek na Mega Mayhemach. Przypominam, z tyłu i z przodu taka sama szerokość. Artur pisze, że tysiączek XP Sportsman bardzo dobrze idzie na koło bez problemu. Wiesz co, w serii tak. Natomiast tutaj u nas Grzesiu ma znowu to, co mówiłem wcześniej, z przodu jest winda, jest zderzak z przodu, jakaś tam skrzynka i już niekoniecznie tak idzie na to koło jak wcześniej. Natomiast rzeczywiście też jest bardzo mocny. Karol z Woderu, to wszystko jasne. Waldemar pisze, że rusty robią. No rzeczywiście, jeszcze zapomniałem, słuchajcie, jest Steels. To się dokładnie nazywa Steels Gepard i on rzeczywiście też z tego, co gdzieś tam widziałem na filmach, wychodzi od razu z chłodnicą wyniesioną do góry, więc prawdopodobnie też są tam snorkle wyprowadzane. Szkoda, że Griszy tu dzisiaj nie ma, bo był na takim wyjeździe na Ukrainę, gdzie właśnie jechał Steels. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, on chyba nawet o tym opowiadał podczas naszego oglądania właśnie wspólnie wyjazdu na Ukrainę, że taki bardzo toporny kład
Natomiast no, całą Ukrainę przejechał bez żadnej awarii, więc takie ruskie gniotca nie łamiotca, można powiedzieć trochę. Nie wiem, jakie dalej są losy tego Stilsa, który tam był. Natomiast rzeczywiście przejechał całą Ukrainę bez żadnej najmniejszej awarii. Gdzie zdarzały im się tam awarie, chyba właściwie każdy ze sprzętów miał jakąś awarię. No i teraz tutaj próba przebicia się przez te trzciny, przez to wyrzęzawisko. Każdy tutaj sobie szuka jakiegoś miejsca, próbuje się przebić. Za wolno było, za bardzo wyjeżdżone kolejny, no i zaraz zobaczycie. Już stoję. Pokonały mnie trzciny. A, Rafał, no jednak mieliśmy rację. Ty nie zwracam honor, tylko tutaj klaksonowi mi wysyłasz, kurde, po żuberku. Oczywiście żartuję. Ale mówię, no byś kojarzyłbym coś takiego, wiedzielibyśmy, jakby była jakaś taka funkcja. Bo ktoś by kiedyś o tym mówił, coś słyszał, nie? No raczej tego nie ma. No tutaj oczywiście jest kądziu. Idzie, co tam idzie? Radziu pewnie. Tak, słuchajcie, powiem wam w ogóle, Radziu to jest złoty gość na takich wyjazdach. On po prostu wszystkim zawsze pomaga. Ten facet zawsze, jak coś się dzieje, ktoś jest zakopany, czy cokolwiek, Radziu zawsze pomaga. Także jest naprawdę taką dobrą duszą tych naszych wyjazdów. Zawsze można na niego liczyć. Zresztą widzicie tutaj, tak? To jest kolejny raz na tym wyjeździe, gdzie raz, że Konrad zawsze pomaga, bo też trzeba przyznać, że Kondzik zawsze jest, zawsze można na niego liczyć. Ale Radziu to samo, zawsze pomaga. No i teraz już tutaj stwierdziłem, że do trzech razy sztuka, że no dobra, pasek paskiem, no ale nie można cały wyjazd jeździć jak pipa grochowa. Trzeba trochę tego gazu wcisnąć i po prostu pojechać, przejechać i zapomnieć o tym miejscu. Sypią się trzciny i dziękuję, jestem na drugiej stronie, to jeszcze się przy okazji mały rower trafił. To sobie go od razu przeskoczyłem. Artur pisze, że jest winda i bumper, nie ma problemu. No proszę. No to widzisz. Masz go dobrze opanowanego. I jeszcze pytanie jest, jakie tam masz koła, jaki rozmiar. Nie wiem, że się teraz 28 z Illem. Może to też jest coś, co ma na to wpływ. A może po prostu Grzechu się czepia, bo ja no powiem, według mnie Grześka kład fajnie idzie na koło, natomiast Grzesiek zawsze mówi, że on chciał, żeby lepiej szedł na to koło, więc może on się po prostu zwyczajnie do tego przyzwyczaił. I to jest tak naprawdę cała historia tego tematu, nie? Więc jest to po prostu zupełnie inaczej odbierane przez niego, bo się do tego kłada przyzwyczaił i cała filozofia. Rafał pisze, że scrambler ma dużo miejsca na nogi i tyłek. No, bez kitu, bardzo dużo. Pod tym względem trzeba przyznać, że jest bardzo wygodny. Druga sprawa, przez te plastiki, które są krótkie w koło, jest bardzo dobra widoczność naokoło tego układa, widzisz, co się dzieje. No i te nowe modele od 2018 roku mają też przekonstruowane tylne siedzenie. Ono jest z początku, ma taką szerokość jak w starszych modelach. Natomiast z tyłu jest poszerzone, jest dużo wygodniejsze właśnie do tego, żeby też sobie na tym siedzeniu odpoczywać, komfortowo pojechać. Także tak, rzeczywiście tak jest. Kondziu tu potwierdza, że Radio git chłop, no pewnie, że git chłop. Zawsze można na niego liczyć. Tutaj się Karol zakopał. Ja to miejsce kojarzę. Kiedyś już wam puszczałem filmik z wyjazdu na Włoś pod Olubczyny. I na tym Włośpie, z tego co kojarzę, Arek w tym miejscu też był wyrypany, zakopany. Też tego nie przejechał ASMR-em. I też tak dosyć mocno się tutaj kopał.
A, Artur pisze, że koła ma seria, no więc te koła pewnie też mają znaczenie. Jak nie miałeś wersji LE tego Sportsmana, to pewnie masz na tych kołach tam chyba CST są. Seryjne koła, no chyba, że miałeś tą wersję LE, to wtedy miał być właśnie Vipry, bo one na Viprach wtedy wychodziły, z tego co kojarzę. Tutaj w międzyczasie po tym miejscu tego na filmie nie ma, natomiast była przerwa na kiełbaski, było ognisko, posiedzieliśmy sobie trochę, też widzicie, pogoda się zaczęła tam poprawiać właśnie mniej więcej od tego momentu, trochę mgła zaczęła odpuszczać, zaczęło słońce wychodzić, także od razu zrobiło się sporo przyjemniej. Tu jeszcze będzie zaraz ciekawe ujęcie Patryka. Bardzo fajnie w klej układa, fajnie dziwi. Radio znowu chciał mnie chyba ochlapać. Widzicie, ja go tu chwalę, że pomaga, ale z drugiej strony kamery to zrobił. No właśnie, teraz po prawej stronie macie tutaj Patryka. Stwierdził, że sobie zaparkuje na boku. Ja nie wiem, Rafał, nie byłem w Poznaniu na targach, więc nie mam pojęcia, czy Polarisy były, czy nie. Hanama wiem, że był, bo ktoś ze znajomych wklejał zdjęcia jakieś. A, Przemek. Zaczekajcie, ja wyjmę Przemek wklejał aparat. foty. Bo to kanamowiec oczywiście, więc wysyłał foty, że kanamy są. No i tu generalnie jesteśmy w celu naszej podróży, czyli na betonowcu. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tam widzicie w tle betonowy statek, który stoi zatopiony. Tam jest dosyć płytko, dlatego on tak mocno wystaje. Duży betonowy statek, który pływał, który był transportowcem. No i świetne miejsce. Świetne miejsce, bo tutaj można naprawdę fajnie pobawić się, pojeździć na kole. Dosyć daleko w stronę gdzieś tam środka zalewu jest w miarę płytko, więc tam można fajnie sobie na kładzie pojeździć na kole. Chłopaki tu od razu kłuczą podwozia z tego wszystkiego, co tam nazbieraliśmy. Jak widzicie, jest to bardzo efektowne. Jeden, drugi, trzeci, tu wszyscy te kłady na koła podnoszą. Zaraz jeszcze zobaczycie kilka skoków wykonanych do wody. Tam już chyba Konrad wyjeżdża na brzeg, zaraz się będzie szykował. Proszę bardzo, tutaj Marcin, tu za nim Karol. Mamy skok pierwszy Konrada. Teraz Maciuś na koło. Teraz Karol skacze. I cyk, zobaczcie, jak ten kład się pięknie, szybciutko podnosi na to koło. Momentalnie, naprawdę. To jest zasługa tych Mega Mayhemów. Pawcio ma w swojej 800 tak samo Mega Mayhemy założone. Jego kład identycznie się zachowuje w wodzie. Te łopaty po prostu jak śruby na statku taką siłę wytwarzają nośną, że ten przód od razu się podrywa. Zaraz będzie kolejny skok Konrada. Zobaczcie w ogóle, jak fajnie Konrada kład wygląda na kołach tej samej szerokości. No tak naprawdę nie zrobił to jakiś nie wiadomo jakiego hop-siup filozofii, dlatego że nowe Yamahy 2019 również wychodzą, mają wszystkie cztery koła takiej samej szerokości, więc Konrad po prostu stwierdził, że wykorzysta ten patent, wsadzając ciutkę szersze koła niż faktycznie Yamaha, po to, żeby właśnie ten kład radził sobie bardzo dobrze w błocie. I tam są założone wszystkie koła szerokości 11 cali, to są 27 Mega Mayhemy. 11 cali szerokości na felgę 12 oczywiście. Teraz Maciuś będzie wpadał z rozpędu do wody. A jednak nie, zawrócił. A myślałem, że się rozpędzi, że wskoczy. Karol chyba skacze. Tam się przygotowuje. Mamy kolejny skok do wody.
Proszę bardzo, od razu na koło. I teraz będzie koniec. A nie, teraz kąciek. Chociaż to bardziej był taki dynamiczny wjazd niż skok. I teraz zobaczcie, kąciek masz kącyk. Mówię wam, na 100% na tych Mayhemach on zsiada z pusty Yamaha i idzie obok na górę. Tu proszę bardzo, Patryk. Jak pięknie, na dwóch kołach. Kosztowały go te wygłupy trochę, słuchajcie, bo nalał wody do paska. I później stojąc na brzegu, chcąc wylać tą wodę z paska, przejechał po sobie kładem. Także powiem wam, że skończyło się na całe szczęście na strachu i na śmiechu, na spuchniętej nodze. Nic się na szczęście tam poważnego nie stało, nic nie połamał i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego, co słyszałem od chłopaków, akurat nie patrzyłem na to, nie widziałem tego. Natomiast z tego, co słyszałem od chłopaków, to wyglądało po prostu groźnie. Stał przed kładem, wcisnął gaz, chłopaków, bo nie przeleciał. A wiecie, jak się wydumkuje wodę z paska, bo na razie nie wciskasz tego gazu delikatnie, tylko jest pełen but. I zaraz będzie kolejny pewnie wjazd na koło w wykonaniu Karola. Artur pisze Husaria. Wiesz co? Powiem ci szczerze, nie wiem. Husaria to chyba mimo wszystko zależało od momentu, który była kupowana. Był moment, że do czerwonych też były wsadzane VIP-y, więc to zależy w którym momencie. Wiem, że chyba pod koniec roku, w grudniu albo w styczniu tego roku była promocja w Polarisie, że właśnie VIP-y były też do tych czerwonych. Sportsmanów sportsmana tysiąca zakładane. No i proszę bardzo. Na dwóch kołach. Jak ja bym tak zrobił, to ta moja skrzynka już tak po dupie została, że uszczelka nie trzyma na 100%, już nie miał wody w skrzynce. Skrzynka jest ewidentnie do wymiany. Teraz brakuje jeszcze tylko tam jakiegoś, słuchajcie, jakiegoś statku płynącego w tle. To w ogóle wyglądało genialnie. Wyglądało, że to było po prostu petarda. Waldemar, mam skrzynkę z Julii pod aparat, taką z gąbką. Mam nawet wycięte miejsce na aparat, jeszcze nie zamontowałem. Ale mam właśnie pewien pomysł, jak tam się zorganizować ten bagażnik w skramblerze, który nie jest za duży. I chyba... A, Karol pisze też, że jego skrzynka była pełna wody. No właśnie. Niestety te skrzynki trochę używane jak są. One zaczynają tą wodę puszczać. No i to jest w tym niefajne. To jest niefajne, bo ja tam włożę sprzęt za parę ładnych złotych. Nie chciałbym kiedykolwiek mieć tego sprzętu po prostu utopionego. Ale mam pomysł teraz właśnie, jak zrobić, zorganizować sobie bagażnik. Będzie jedna skrzynka typowo taka pod sprzęt do nagrywania. W gąbce ten sprzęt będzie leżał, żeby był bezpieczny. A jaką masz skrzynkę, Dustin? Bo myślę, że twoja nie puszcza. Może jakaś inna firma, może coś, no bo niestety te nasze z czasem te uszczelki siadają. Ja się o tym dowiedziałem na całe szczęście w fajnych okolicznościach. W grudniu dałem mojego skrambera Tompowi do przejechania przez rzekę. Chciałem bardzo to nagrać, nie miałem wody. Poprosiłem tego, żeby przejechał przez tą rzekę, ja to nagram. No i miałem sprzęt wyjęty. I tylko dzięki temu ten sprzęt nie zamógł, bo po przejeździe przez niego, przez tą rzekę, skrzynka była pełna wody, nie? Kettler. Muszę popatrzeć gdzieś, poprzyglądać, co to są za skrzynki. No i tutaj właściwie... no właśnie wszyscy chwalą tego Explorera i Peli, tylko to są takie kurde pieniądze za te skrzynki. Że za to można było tych kastaramowych to chyba za 4 skrzynki kupić, jak nie lepiej. Tak się cały czas zastanawiam nad tym. Natomiast faktem jest, że mnóstwo sobie chwali. Zobaczcie tam akcję. Karol pojechał trochę szerzej. I właściwie jest bardzo głęboko. I zobaczcie, tam teraz będzie miał problem z wyjechaniem. Będzie musiał tam chwilę pokombinować. I zaraz zobaczycie,
bo to jest akcja tego wyjazdu. Zresztą w krótkim klipie macie ujęcie z kamery Konrada. Zaraz zobaczycie, jaką tam popisóweczkę zrobi Radziu. Mam nadzieję, że to jest na mojej też nagrane. Wyjeżdża Radziu. A niestety. No to musicie się w takim razie cofnąć w tym tygodniu. Na moim kanale był krótki klip z tego wyjazdu, koniecznie go sobie zobaczcie. Tam jest scena, jak Radziu po prostu po pachy siedzi, ratuje, kłada, bo się okazało, że tam jest tak głęboko, a to już jest tak naprawdę końcówka naszego wyjazdu. Tutaj musieliśmy się jeszcze przeprawić na drugą stronę i właściwie zaczynaliśmy już zmierzać ku końcowi. Zobaczę jeszcze sobie, co tam piszecie. No, klakson pisze, no to prawda, że już nie ma co żałować na, nie ma co żałować na skrzynkę, jak się budzi sprzęt za kupę kasy. I rzeczywiście coś w tym jest, kurde, także to na pewno jest taki temat, którym się będę zajmował w najbliższym czasie. Więc temat do przerobienia, jeśli chodzi o te skrzynki. Konrad mówi, że jego skrzynka dobrze trzyma, no ale ta twoja skrzynka to taka dosyć chyba młoda jest, co niedługo ją masz. I jeszcze chyba nie zdążyła po prostu dostać po dupie. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu ilości, nie wiem, otwarć, zamknięć tej skrzynki. No w każdym razie te nasze zaczynają puszczać. Więc może się skończy jakimś peli albo czymś takim, żeby mieć spokój o sprzęt. Chociaż szatański mój plan jest taki, że ja po prostu w końcu kupię GoPro 7, kupię do niej ze 4 baterie i to będzie jedyna kamera, którą będę zabierał na wyjazdy. Myślę, że ona w zupełności wystarczy. Nagrania robione w 4K, później będę mógł sobie obrabiać, wykorzystać do klipu, będzie fajna jakość. I ten mój sprzęt, że tak powiem, ten, którego używam, czyli mojego Lumixa i te obiektywy, i to wszystko zostawię po prostu do takich typowo, że tak powiem, profesjonalnych zastosowań, czyli do klipów, które robię gdzieś tam na zlecenie i tak dalej, i tak dalej. A tak bardziej będzie bezpiecznie z tym GoPro. Do zobaczenia. Trzymaj się, klakson. Trzymajcie się wszyscy. Za tydzień w niedzielę niestety się prawdopodobnie nie zobaczymy, bo będę już w Rumunii, będę na handlu, szykował sprzęt. Albo już biegał i nagrywał jakieś pierwsze ujęcia. Więc nie zobaczymy się na live'ie, natomiast na pewno wrzucę wam w niedzielę fajny filmik, załaduję go jeszcze w tym tygodniu, na niedzielę na godzinę na 20. Będziecie mieli fajny filmik z mojego wyjazdu z Grześkiem w poszukiwaniu nowych miejscówek. Tam będzie fajne ujęcie, jak spadam z trawersu, ratuję przed spadnięciem kłada, sam wpadam do wody, moczę się. Będzie kilka ciekawych ujęć, także zapraszam was bardzo serdecznie. Oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybowały, nie lajkowały, zachęcam do tego. Powoli zaczniemy jakieś zasady wprowadzać, że każdy kolejny live będzie się pojawiał dopiero jak będzie minimum 40 łapek w górę pod tymi live'ami, tak żeby też was zmotywować do klikania tego, do komentowania tego wszystkiego. Bo tylko wtedy te materiały mają szansę pójść dalej w świat. YouTube puszcza dalej tylko materiały, które są lajkowane, które są bardzo mocno komentowane. Także zachęcam was bardzo, bardzo mocno do tego. Konrad pisze, żeby ci zakładał drugą skrzynkę.